Kochani, jest ratunek, jest dla was ratunek. Bóg w Jezusie Chrystusie świat ze sobą pojednał. Kochani, nazywam się Damian Lorek i w 2015 roku narodziłem się z Bożego Ducha i zostałem pojednany z samym Bogiem w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Bo wypełnił mnie Duch Święty. Dlatego tutaj dziś dla was jestem i zwiastujemy wam dobrą nowinę. Zwiastujemy wam Ewangelię. Ewangelię pojednania. Pojednania was z Jezusem Chrystusem. I właśnie wtedy, gdy ty dziś podejmiesz decyzję taką, że żyjesz bez Boga, bo ja taką podjąłem w 2015 roku. Przyznałem się przed samym sobą, że żyję bez Boga, że jestem grzesznikiem. A Słowo Boże mówi, że karą za śmierć jest grzech, ale Bóg tak umiłował ten świat, że zesłał właśnie swojego Syna Jezusa, aby ten grzech wziął na siebie, aby On to wziął na siebie i każdą patologię, każdy głód narkotykowy. Ja 8 lat byłem uzależniony od narkotyków, byłem człowiekiem imprezą, co piątek, sobota, niedziela, po 4 dni mnie nie było w domu. Byłem uzależniony od amfetaminy. Ale wiecie co? Gdy przedawkowałem, to zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Właśnie do tego Boga, który świat ze sobą pojednał. Gdy przyznałem się, że jestem grzesznikiem, że żyję bez Niego i nie daję sobie rady, to przyszedł właśnie do mnie Duch Święty. Przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I ja nie mówię ci o religii. Ja chcę ci mówić o relacji, o żywej relacji z Bogiem. A stanie się to wtedy, gdy ty dziś uznasz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Zbawiciela i Króla i oddasz Mu swoje życie, tak jak ja to zrobiłem w 2015 roku. Kajdany z moich rąk spadły. Ciężar, który na mnie był, spadł. Głód narkotykowy odszedł. Imprezy odeszły. To nie znaczy, że teraz jestem jakimś słabeuszem. Wiecie co? Teraz dopiero jestem prawdziwy w Jezusie Chrystusie. To jest dla was. Ewangelia jest dobrą nowiną. Dziś przyjmij te słowa. Słowa prawdy i słowa życia. Słowa życia. Jezus umarł za każdy twój grzech. Za pustkę, którą masz w sercu. On wziął to na siebie. Ja miałem pustkę w sercu. Gdy pojednałem się z Jezusem, wypełnił mnie Duch Święty, to ta pustka została wypełniona. Została wypełniona. To jest również dla ciebie. Zbawienie i życie jest dla ciebie. Ale stanie się to wtedy, gdy ty przyjmiesz Jezusa. Narodzisz się na nowo. Musisz spokutować ze swojego grzesznego życia. Musisz to zrobić. Tak jak ja to zrobiłem. To jest normalne. Zbawienie jest proste. Ewangelia jest prosta. Musisz w to uwierzyć. Musisz w to uwierzyć, jeżeli tylko tego pragniesz. Moje serce pragnęło. I spotkałem samego Ojca. I to jest również dla ciebie. Przyjdź. Podejdź tutaj. Pomodlę się z tobą. Doświadczysz tego samego, co ja. Doświadczysz prawdziwej miłości. Miłości z nieba, która nie przemija, która nie jest emocją. Ona jest stała, bo Bóg jest stały. Jezus powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem żywot. Przyjdź dziś do Niego przez akt decyzji. Amen.